Jesteśmy w Lublinie. Przyjechałam na weekend, zostałam 3 lata i nigdzie się stąd nie ruszam. Jak jest? Mam nadzieję, że sami się przekonacie. Poranek w Lublinie na Starym Mieście, a nocowaliśmy dzisiaj w kamienicy z XVI wieku. Co tutaj robić w Lublinie o 7 rano? No chyba pójdę na jakieś śniadanie. Myślicie, że można coś tu zjeść? Na odrobinę zachwytu, dlatego witajcie w programie Bujaj się z Kaśką po lubelszczyźnie. Przed chwilą zjadłam śniadanie w słodkiej mandragorze. Trafiłam tu ponad 2 lata temu przez zupełny przypadek i wyjadłam, znaczy mój mąż wyjadł pół kaczki Pawłowi Wojciechowskiemu, takiemu sportowcowi, i zakochałam się w tym miejscu. Gdzie zjeść w Lublinie śniadanie o 7 rano, to tylko w słodkiej. No może przesadziłam z tą 7 rano, bo kto wstaje o 7 rano, tylko ja. Powiedz mi, skąd pomysł na mandragorę? To jest realizacja mojego marzenia. W moim domu się gotowało, w moim domu kuchnia była obecna. Jaka kuchnia, powiedz? Wiesz co, polsko-żydowska. Powiedziałabym nawet, że te dania, które pamiętam z dzieciństwa, to one swoje korzenie miały w kuchni żydowskiej. Zresztą Lublin, wielokulturowe miasto. Żydzi, prawosławni, katolicy zamieszkiwali ten Lublin. To była, no wiesz, pełna taka symbioza. I to po prostu widać i w architekturze, w atmosferze Lublina i też przede wszystkim w kuchni. Skąd pomysł na bajgle śniadaniowe? Co to jest w ogóle bajgiel? Wiesz, no ja nie mogę powiedzieć, że ja to odkryłam, bo bajgle pojawiły się w XVII wieku już w Polsce. Wymyślili je Żydzi z Krakowa. Często mylone są z obwarzankiem, ale to jest taka bułeczka z dziurką, która, można by powiedzieć w skrócie, że zrobiła zawrotną karierę w Stanach Zjednoczonych, bo kiedy w XIX wieku wyemigrowali Żydzi do Stanów, tam zawieźli bejgle. One do dzisiejszego dnia są obowiązkowym pieczywem na śniadanie. I przypomniało mi się, bejgle w Krakowie były na samym początku wykorzystywane jako piękny prezent dla kobiety, która urodziła dziecko, dostawała bejgle. Powiedz mi coś o tej kamienicy, bo to też jest jakaś historia miejsca, gdzie się znajduje mandragora. Kamienica pod lwami, bo jeden z tych lwów, które są na rogu kamienicy, tak, to jest końcówka XV, początek XVI wieku, jest oryginalny. Tak samo ten portal, jak będziesz sobie przechodziła, zwróć uwagę na te ciemne elementy, kwiaty, to jest autentycznie zabytek. To nie jest tak, że sobie wiesz, tam idziesz i oglądasz ładną architekturę, tylko to jest oryginał, tego możesz dotknąć. To jest, wiesz, no... Prawda. To jest prawda, o! Zaułek Hartwigów, nazwany tak na cześć jednej z lubelskich rodzin. Schody łączą plac Rybny z ulicą Kowalską, ale zaraz. A to ci dopiero. Szukałam słynnych cebularzy, a trafiłam na niezłą sztukę. Każdego roku w tym mieście odbywa się coś takiego jak Noc Kultury. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, tylko widzę, że na mieście są różne instalacje i ja, oprowadzając moich znajomych z innych miast, opowiadam, że to są takie fajne insta-miejsca. To nie są insta-miejsca do robienia zdjęć na Instagram. To znaczy mogą być, bo mogą są być tym, czym ludzie sobie je uznają, że są i używają ich tak, jak chcą. Natomiast idea Nocy Kultury, czyli takiego święta miasta, które odbywa się w Lublinie już od 15 lat, jest to, ażeby ludzie, którzy mieszkają w Lublinie, zechcieli na swoje miasto spojrzeć inaczej, żeby byli turystą w swoim mieście i żeby wchodzili w miejsca, do których na co dzień nie zaglądają. Na Nocy Kultury często są instalacje takie spektakularne, jak nietoperze. Tak. Po prostu nie możesz tego nie zauważyć. Wchodzisz na tą ulicę i widzisz, że stado nietoperzy. Jeszcze wystawiamy naszą publiczność na jeszcze większą próbę i ukrywamy przed nią instalację. Na przykład zdarza się, że publiczność musi zajrzeć przez dziurkę od klucza. I tam dopiero w bramie objawia się
coś i szukasz instalacji, rzeczywiście na Nocy Kultury instalacji jest bardzo dużo, ale również są spektakle, performensy, koncerty i różne wydarzenia, które właściwie się wymykają definicji. Czasem ciężko stwierdzić, czy to jest koncert, czy spektakl, czy właściwie co to jest, ale jest to coś ciekawego, co dzieje się w mieście, co warto zobaczyć. Czy to jest każdego roku w określonych ramach czasowych, czy zupełnie nie, ta Noc Kultury? Właściwie tak. Właściwie zwyczajowo tak. Jest to pierwsza sobota czerwca. Okay. I Noc Kultury trwa od 19 do 2 w nocy przez 7 godzin. Super, no to nic, to robimy sobie sweet focie na tle tych baloników. Właśnie taki jest Lublin. Nieprzewidywalny. Jak nie Noc Kultury, to Karnawał Sztuk Mistrzów lub Jarmark Jagielloński. Zawsze coś was zaskoczy. To jest instalacja, która się nazywa Szalona Herbatka. No i w jasny sposób nawiązuje do książki Alicja w Krainie Czarów. Całość tego pomysłu powstała podczas rozmowy z Joanną Kowalską-Wolszczak z Żywiołów Ziemi. I tak od słowa do słowa, bo obydwie kochamy tę książkę, wpadłyśmy na pomysł, a gdyby tak zrobić ceramiczne naczynia, z których nie da się napić. O! I właściwie już dzień później Joanna miała narysowanych mnóstwo projektów, rysunków i chwilę później zaczęła lepić. Także każda z tych rzeczy ma jakiś smaczek. I ważne jest to, że żeby wziąć udział w Nocy Kultury, właściwie trzeba tylko chcieć. Bo nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba mieć firmy, jakiejś organizacji, teatru. Może to być na przykład grupa trzech koleżanek z liceum. I one wpadają na pomysł, że chciałyby na przykład, no nie wiem, co zrobić pokaz mody. I wtedy zgłaszają się do nas z tym pomysłem i my przez parę tygodni pracujemy z nimi, żeby ten pomysł był wykonalny, możliwy, załatwiamy wszystkie pozwolenia i tak dalej. I wtedy, w ten jeden wieczór, te wszystkie rzeczy naraz się dzieją. A boisz się? Un, dos, tres i bułka z cebulą i do tego mak. Bierzesz dwa gryzy i lepszy jest świat. Cebulowa aura, uśmiech na twej twarzy. Witaj w stolicy cebularzy. Bułka z cebulą i do tego mak. Bierzesz dwa gryzy i lepszy jest świat. Cebulowa aura, uśmiech na twej twarzy. Witaj w stolicy cebularzy. Cebula to polskie złoto. Szukałam cebularzy i znalazłam Sylwię Lasok, ich samozwańczą królową. Mąki, drożdży, soli, wody. Można użyć jajka, ale nie trzeba. On był wegański, zanim to było modne. Natomiast są już teraz takie inne opcje. Dopuszczamy cebularza z mlekiem, dopuszczamy cebularza na maśle. Przepis ten pokazuje, że proste dania takie naprawdę niewyszukane, jednak są najlepsze. Pierwsza osoba, czyli Esterka, która zrobiła cebularza dla Kazimierza Wielkiego. Ona miała tylko tę mąkę, tę wodę, trochę soli i drożdży i ukleciła cebularza lubelskiego, a później przed wojną w dzielnicy żydowskiej w Lublinie cebularze były sprzedawane powszechnie. Ja mówię, że my tak. Tutaj w Lublinie. Tutaj wy wszyscy. My wszyscy w Lublinie. Kiedy chcemy powiedzieć komplement, to nie mówimy pięknie dziś wyglądasz, tylko mówimy, masz mak między zębami. A ja nie mam. Ja też nie. No to zróbmy coś z tym. Widzę, że tam masz dla mnie przygotowane. Oczywiście, że mam przygotowane. Będziemy degustować, poka. No Katarzyna, no smacznego. Mhm. Dziękuję. Mhm. Świetne. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja go coraz bardziej lubię. Naprawdę. Przekonałaś mnie. Dziękuję ci. Dziękuję. Masz mak między zębami. Za mną Brama Grodzka, dawniej zwana Żydowską, łączyła Stare Miasto z dzielnicą żydowską. W każdy weekend za tą bramą odbywa się magia. Lublin to miasto, które nigdy nie śpi. Jest gwar, jest zabawa, a uliczki tętnią życiem do późnych godzin nocnych.
Ach, zachwycam się tym miejscem, a razem ze mną turyści, którzy czegoś takiego jeszcze nie widzieli. A dla Lubelaków to po prostu codzienność. To jest jedyne takie miejsce na świecie, portal łączący Lublin z Wilnem. Możemy im pomachać, możemy się powygłupiać i nic więcej nie robimy, ok? Machamy. I tak można wykorzystać internet, prawda? Jedyne sensowne wykorzystanie, według mnie. Czas na potańcówkę na jezuickiej z przyjaciółmi. Na pewno będzie się działo. Ho, zobaczcie, jest Aga, jest Basia, jest Kamil, jest Grzesiu, no i jest Sylwia. Sylwia wskoczyła na scenę i przejęła mikrofon. Co to za kobieta, tyle talentów. Jeden uśmiech, jedna minka już, każdy z was. Najtwardszy głaz, od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z nas. Lublin! Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie! Ten wieczór kończymy pod brejdakami, czyli neonem takim typowo lubelskim. Brejdaki po lubelsku to znaczy bracia. Lublin nocą jest bardzo intensywny, dużo się dzieje, dla każdego coś miłego. Idę odpocząć. Dobranoc. Do jutra.